Witam Państwa, czy witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest czysto informacyjny. Chcieliśmy Państwa poinformować, że opuszczamy Facebooka. Tam nie będzie już grupy Szczęśliwa Strefa Dyskomfortu. To wszystko jeszcze będzie tylko funkcjonowało do 24 maja i później usuniemy swoje profile, jak i tą grupę na Facebooku. Od razu zapytacie, dlaczego? Słuchajcie, tajemnica tkwi w specjalnym regulaminie, który dostaniecie w opisie do filmu. Przynajmniej nam się on nie podobał. Powiemy tak krótko, nam się on nie podobał i wiadomo, na zasadzie wolnej woli. Nie można tam coś mówić o jakichś deklaracjach, a jednocześnie zgadzać się na różne dziwne rzeczy. No i dlatego po prostu stwierdziliśmy, że opuszczamy Facebook, ale pytanie, gdzie idziemy? To jest vk.com. Też zalinkujemy. Jest to rosyjski portal społecznościowy. Jest tam część z naszych znajomych już. No i tutaj jeszcze Wiola coś doda od siebie. To znaczy się mówiliśmy kilka filmów temu o tych deklaracjach wolnej woli. I od razu Państwo powiecie tak, no po co te cyrki, jak i tak byliśmy inwigilowani przez Facebook, tylko teraz trzeba to zatwierdzić i nic się nie dzieje, a otóż, że uważam, że się dzieje, bo co innego być do końca nieświadomym tego, że jest się inwigilowanym, podsłuchiwanym czy sprawdzanym w jakiś tam sposób. Tak, bo oni się oficjalnie do tego nie przyznają. To jest bardzo ważne. Oni się oficjalnie przyznają do tego czy innego, jakiegoś tam formy inwigilacji. To teraz wyszła sprawa w telewizji, że po prostu, że coś takiego było. Ale w tym momencie dajemy przyzwolenie na takie numery, wręcz oficjalne. Ja uważam, że to nie jest do końca tylko sfera jakiegoś tam przebywania na Facebooku, ale jest również tam drugie, głębsze i dość niebezpieczne dno. Także słuchajcie, ja się pod tym nie podpiszę, ja tego nie zatwierdzę i dlatego uciekamy z Facebooka po prostu. VK.com, nie chcę tutaj robić reklamy, natomiast jest bezproblemowa, łatwo się zalogować, jest apka na telefon, jeśli ktoś nie używa laptopa, czy komuś tam wygodnie na telefonie. Także jeśli chcecie Państwo, to zapraszamy. Tyle. Dziękujemy. Do następnego razu.